Ale ty wiesz, że ty masz lagi straszne. O, ty wiesz, że dadasz. I cykens, jeden już fosa. Czy no wiem, spokojnie, spokojnie. Jeszcze mama szczeka, nie. Możesz wodę wylać, spokojnie. Ty się nie denerwuj. Cicho tam. Siemano mordy, jestem dzisiaj z Naxerem. No witam ponownie. I dzisiaj będziemy sobie nagrywali, jak atakujemy zameczek i gramy 1 vs 1 i zobaczymy, kto jest lepszy. I widzowie, piszcie od razu, co przegrany ma zrobić w następnym odcinku. Znaczy challenge dla tej osoby. Niekoniecznie to musi być z gry challenge. Tak więc piszcie, bo przegrany będzie to robił. I oglądajcie do końca materiał, zostawiacie łapę w górę, 120 łapek i będzie kolejny skin widza, ponieważ wybrałem dzisiaj skin melonolowatego. Tak więc no, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie robicie, strzelajcie łapę. No i zapraszam was do oglądania. Tak więc, mordyczki, jesteśmy już, ogólnie przemyśleliśmy też, że będziemy też, znaczy, o Boże, bo już teraz na się koniec zaczynamy przegramy ograć. Po prostu arenę jeden. Tak, 1v1 PvP, tylko ty masz jakieś ściny. I ogólnie to pozdrawiam Hamera, który dał mi youtubera jakby tak od buta, że tak powiem, bez nagranego odcinka, znaczy, już mam, miałem kiedyś nagrany odcineczek z Castla tutaj z centrum, tak więc no, ale na ogół tak to z Hamerem właśnie, kurczę, się dogadałem, że on da mi youtubera, a ja mu przysięgałem, że nagram odcinek. Wiesz co, uważaj tutaj. Jak ty tak skakałeś do przodu? Bo ja mam łuk z punchem, wiesz, bo ja mam stałe, gościu. Ja tu mam stałe itemy. Widać, że Cube Game'a zdradzasz. Tak, dokładnie. Co mamy tam robić? Oni właśnie, no musimy na razie poczekać, aż oni wyjdą, tylko oni się gdzieś kutabanią. Jak kogoś znajdę, ty to do mnie, czy to do ciebie wibracja? Do ciebie chyba. A ty do mnie. Jak ja tutaj kogoś znajdę, gościu, to ja normalnie ty strzelają. Gdzie? Z dachu. Góry? Tak. Z dachu. To czekaj, ja tam może perełkę cyknę, bo mam w sumie dwie. Chyba tak zrobię. Wiesz co, wbijam się tam. To nic, ja tam o, się nie... wbiłem się. Ale rak! Ale rak, akcja, dobra. Co jest? Już mnie bije. Czekaj, kto cię bije? Dobra, the Nice Man, dobra. Mogę się bić to, jest, na razie. To jest taki ziomeczek mój, w pewnym sensie. Mógłby cię nie bić, ale nie, bo to sojusz jest, a tak nie wolno. Dobra, ja się tam cykam perłą i gościu, wlatujemy w nich. Wlatujemy w chłopów, ja sobie zjem może koksa. Tutaj później też pewnie troszeczkę pooram, bo się chłopaki na mnie we dwójkę rzucili. I na ogół to troszeczkę będzie tutaj rozruba. Ale dobrze. Jednego trzeba najpierw... Na czas jednego... takich hardkorów. Tak, ale ścinki trochę. Jednego trzeba na pewno trochę przycisnąć. O nie, no kurde, we dwójkę będą mnie tutaj lali. A gdzie ty i jesteś? Na dachu, dobra. Jestem tutaj na dachu. No to ja chodź nic na, nie bo zrobię. Tu jest dyma przed fosą. Czekaj, bo ja chcę tam chłopów pozrzucać troszeczkę. A ja się bić nie wiem. No nie uda mi się tego zrobić, ja muszę ich jakoś tutaj rozdzielić. Daj 1v1. O nie, ty, ja już praktycznie nie zdedałem, ale... No ale nie, gin. Nie dadzą 1vs1. No nie dadzą, to są tacy niehonorowi ludzie. No nie fajnie, zużyłem troszeczkę. O nie, dobra, to już trzeba zjeść koksa sobie na spokojnie i próbować ich rozwalać po kolei, bo to nie ma szans, kurczę, inaczej. I sobie z nimi poradzę. O, The Nice Man został zabity, super. O nie, ten nie polizał koksa. Wiesz co, masz perełki? Mam jedną. To super, dobra, ja sobie tutaj zleciałem, okej. Mogę z nimi na fosy zaraz zagrać, bo to będzie w sumie spoczko opcja, tylko ogólnie to nie mam miecza z knockbackiem. Dobra, niech oni mnie tutaj wybiją. Nie mam miecza z knockbackiem, ale mam łuczek z knockbackiem, znaczy z punchem. Tak więc mam nadzieję, że oni tutaj do mnie przyjdą. I cykens, jeden już fosa. I... no nie zginął niestety. I co? I drugi foska, czy nie? Pogubiłem. Nie, drugi nie będzie w fosie. Czekaj, to ja tutaj muszę to zrobić. Tak bardzo ładnie. Pyk. Czekaj, ja to tak na dwa razy. Dobra, nie, to nie, ja się tam wbijam. Wbijamy się tutaj w Martynę. Jazda. Zobaczymy, kto pierwszy zdeda. Moment, ja sobie refa zjem. Dobra, koksa muszę zjeść, teraz na spokokojnie. Ja tutaj gram ogólnie na spokojnie, bo ja chcę to wygrać, widzowie. Trzeba troszeczkę przetryhardzić. Dobra. No to dawaj tutaj, pomagaj, stary, pomagaj. To jest bezsensowna. Ej, no nie, ja muszę teraz, kurczę, o! Ja muszę kogoś zabić, bo to będzie popelina jakaś jedna wielka. Jakbym miał mieczek z knockbackiem, to byłoby całkowicie inaczej. Czekaj, okej. Ale czemu on go tam wodą? Znaczy tą ją wodą
Nie możemy dać jej wyjść. Nie możemy dać jej wyjść. Ona już zaraz zdeda. Ona zaraz zdeda, tylko ja nie wiem, gdzie ona jest dokładnie, wiesz? Tutaj w tej wieży, w tym lawie się prorokowała. Tak? No, centralnie była. Kurde, a ja mam już tylko jednego koksa. Ile masz koksów? Nie dam ci, mam też jednego. Dobra, to czekaj. Dobra. Elo! Ona już z tej lawy wyszła. Ja już dojeżdżam, ja już będę dojeżdżał teraz. Dobra. Dojazduwa. Kiedy będziemy mogli bloki stawiać tutaj albo coś innego? Na zamku nie będziesz mógł bloków stawiać, nigdy. Tylko TNT. Dobra, jazda. Jazda, gościu, jazdunia. Nie, no to trzeba ładnie teraz poharatać ją. Jeszcze raz, jeszcze jednego pancza muszę użyć. Dobra. Co jest? Pa. Ona już ma zaraz fosę. Fosę. Dobra, foska. No nie, ty ją przerzuć. Jakiś chłop nie, ją przerzucił. To nie ja, ale... Dobra, jazda. I się jeszcze będzie śmiać, tak? Dobrze. Jest dobrze. Dobra. Jeden gościu i pyk, jest foska. Tam. No i gościu. No i elo. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, w końcu dwie osoby. Pierwszy kill. Nie wiem, wiesz co, może mogą być chłopy w fosie, a ty nie, do fosy strzedłeś? Nie, gościu sobie lata poza tą mapą, tylko nie wiem, gdzie tu jest wyjście stąd. Nie wiem, gdzie ty w ogóle jesteś, wiesz? Poczekaj. Na zamku. Jesteś gdzie przy na tunelu. Zamku? Aha, przy tym tunelu, dobra, ja już tam lecę. I zaraz chodź gościu... tutaj, bo tu jest gościu. Zaraz będziemy cisnąć, do fosy wpadł. Dobra. Jest dobra, jeden się wykopał właśnie z fosy. Dobra, o, jeszcze jeden hop nam został, spoko. Nie, czy mnie widzisz, ale się zbije teraz. Z kim, gdzie on jest? Nie, dobra, już tu ktoś od nas przyszedł. W tym tunelu? Nie, tutaj, dobra. Dobra, lecę. Ale lecę. No nie ma jak dojść. Stój, TNT. Dobra, leci, łogiń na tłoki. Lecimy. Jeszcze serewka zjem. Ho, ale mnie wywaliło. Dobra, jazda. No nie, no chłop tutaj. Kurczę, no. No nie, no co chłop robi? Czekaj, ja sobie secika może zamienię, bo mam lipę na seta w sumie, tak troszeczkę zaraz by mi padł. Możecie tutaj to TNT odpalić, czy nie? Czy nóżki zrobił? No wiem, spokojnie. Jeszcze mama szczeka, nie? Możesz wodę wylać, spokojnie. Dzisiaj nie denerwuj. Cicho tam! Ty się nie denerwuj. Ale to on w fosie był? To tam gdzieś dziura musi być do niego. Kopał, nie wiem. Czekaj. Odejdźcie. Ja nie TNT postawić. Dobra. No nie, no nie, do chłopa nie ma dojścia. Chłop, ale banana odwalił. Poczekaj, bo mi się wydaje... 13 sekund. Kurde, no nie wiem, bo tam chyba nie widzę dziury w fosie. Dobra, czekaj. Tutaj będzie odpalane to TNT, bo to będzie lipa. A tak więcej. Nie, więcej się nie da. Czekaj, bo on to TNT zniszczy. O Jezus, w jakim oni miejscu dali to TNT? Najgorzej, przecież to się nie rozwali. No właśnie, to się nie rozwali. Co oni zrobili? Ale ja myślę, że można więcej. Nie, niż jedno. No zaraz ja idę chyba przejmować, stary. Dobra, robimy taki meczek, że ja zjeżdżam do fosy. I on się chyba gdzieś tam w fosie musiał wykopać. No nie wiem, dobra, próbujemy Watera. O, nie wyszedł, na jednym serduszku jestem. Super. Przez to, że ja mam lagi, to się mogę koblować, tak to nieźle. Nie, ale dzisiaj to mi słabiutko idzie. Dobra, ja idę do tego chłopa. Tak, ja zszedłem do fosy, ja idę do tego chłopa na shifcie. Ogólnie to nie mam ani refów, ani nic. Mam dwa serca, bo mi Water nie wyszedł. Dzisiaj strasznie lamy ogólnie. Jak będziemy grali bardziej na luzie, typu funny moments i tak dalej, to będziecie się mogli spodziewać jakichś śmieszniejszych akcji. Ale na razie atakujemy sobie tutaj. Tutaj na razie powaga, grube akcje są tutaj. Tak. Za 6 sekund będę mógł postawić TNT, tak widzę, jestem za tobą. Gdzie? Tutaj, dobra. Postawię? Nie postawię. No to wiesz, że... Dobra, stary, to i na... No jak nie, no. Co za ogór? No bo już ktoś postawił od nas jedno TNT. Ogólnie, kto dotrwał do tego momentu, to możecie napisać... zamek, a ja wam przypnę serduszko. Ogólnie mam nadzieję... Znaczy, pewnie mało zamek. Osób dotarło do tego momentu, tak więc szkoda. No ale trudno. Takie życie. Po prostu dobra, zbytnio nie miałem czego nagrać, a chciałem też dla was jakąś nowość wprowadzić. Znaczy nowość, to już kiedyś był odcineczek z Castla u mnie. Mam nadzieję, że tym razem też wam przypadnie do gustu. Czy już wyszedłeś? Wychodzę powoli, wiesz? Ja jestem przy rogu i mam wodę. Ja robię to samo co ty. Spoko, a też gdzieś przy rogu, czy... Nie, czy no nie? Spójrz w lewo. To zaraz. Ogólnie to najlepiej jest... nie wiem, czy ty tam gdzieś jesteś, poczekaj. Nie wiem, nie widzę. Dobra, mniejsza. Ogólnie, na tej samej ścianie. Ogólnie jak wychodzisz z fosy, nie? To najlepiej jest wychodzić rogiem, bo jak w ciebie strzelają, to jeszcze ciebie boostują i lecisz do góry, co nie?
I to jest najlepszy sposób. Dobra, już tutaj wychodzę i lecę zaraz do zamku przejmować, bo ten chłop to już. Się. Ten chłop to już kurczę poleciał i tutaj grubo, nie? A tu nie ma tak, że moglibyśmy, czas się kończy? Mogliby, no tak, jest tak, tylko że jak wybuchnie TNT bądź się zacznie flagę przejmować, to jest całkiem inna sytuacja. Oni tam dalej próbują do niego coś wejść, ale widzę, że im nie wychodzi. Aha, widzę, że do zamku też się nie dostaniemy, jak na razie. To nie mamy co robić. No właśnie, nie mamy co robić. Jest lipa. Czekaj, tutaj trzeba będzie chyba wywalić TNT, wiesz? Dobra, o, wygraliśmy, tak więc... Ino. Tak więc, kurde, normalnie, widzowie. Zara, lecimy na kolejną arenkę. Okej, mordy, ogólnie przeszliśmy teraz na 1v1, zagramy 1v1 i przegrany może będzie musiał wykonać challenge do następnego odcinka, więc napiszcie ten challenge. No. Teraz się okaże, kto jest lepszy. Dobra, dawaj, leci, Login. O, masz lagi. Login. Dedasz. Dedasz, mordo. Czekaj. Ale ty wiesz, że ty masz lagi straszne. O, wiesz, że dedasz. Daj flagi, co ty o, wygrałem! No, tak więc widzimy, idziemy na kolejne 1vs1. Te więc mordki, nasze drugie 1vs1 wystartowało. Ogólnie będziemy robili bez zmiennych setów, dwa koksy, trzy refy. I teraz zobaczymy, kto będzie prawdziwy pro player. A ty masz dalej lagi! Ty masz dalej nie lagi. Nie wiem, co jest. Ej, ta fajerka w ogóle. Ej, ta fajerka nic nie daje, wiesz dlaczego? Dlatego, że deszcz pada właśnie. O, ale strefik z gościu! O proszę, nie. O, zjadłeś tego koksa? Nie. Dobra, nie, wcale, ja se pooram. O, pooram, aż ci się koks skończy. A ty masz dalej lagi. Nie no, ale ty masz lagi. Ja mam lagi. Gdzie ty jesteś, szczerze mówiąc? Ty masz stary, straszne lagi, nie? No mam lagi, no i co? Mam lagi, tiki taki, kasztanki. W ogóle u mnie. Ej, no ty mnie w ogóle bić nie możesz. Co? Co jest? Widzisz, kto jest lepszy? Widzisz? Kto jest lepszy? Masz więcej kasy na sprzęt wydałeś, jesteś lepszy. No, tak. O, ty, przestało padać. Ja jeszcze jedną gram. Przestało padać. Zagowało, teraz będziesz przegrywał. Przestało padać. O, dobra, muszę zjeść koksa. Jeszcze na jakieś kastorami grasz. Na jakiej kastorami? Makro. Tak, no makro. Czekaj, no nie, no lipa, no. No kurczę. Nie, no ja czekam, aż ty padniesz. Tobie pierw łepetynka padnie, wiesz? Bo ty już więcej ode mnie hitów dostałeś. Tak więc no. Zara ci łepek walnie, gość. Zara ci padnie łepek. Dobra. Ja teraz pełne skupienie mam. Ale właśnie stary, ty cały czas, kurde, teraz o. Teraz lecisz ładnie. No bo mnie odlagowało lekko, no, dlatego zagram jeszcze jedno. Nie, to już jest ten i ty będziesz robił challenge od widzów, tak więc no. O, stary. O, łeb ci padł, tak. To jest moja szansa, that's my chance. A ty jesteś na koksie, to jest. Nie, jestem na refie. Na refie. No na refa zjadłem. Zobaczysz na odcinku. I teraz kto zdeda? No oczywiście, że na refie. Teraz ja. No i elo. Dobra, no, bo to tak jest więc... niesprawiedliwe. Dobra, to było. Widzimy się już na pożegnaniu. To więc mordyczki, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie robicie. Mi się nie podoba. To byłoby na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.